Dzień dobry tym z Państwa, którzy z nami bywają na spacerach i bedekerowych. Dzień dobry, witam serdecznie tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, aczkolwiek myślę, że nie po raz ostatni. Nazywam się Ewa Kowalska, od 2 lat razem z Aleksandrem organizujemy spacery dla mieszkańców Gdańska, bezpłatne spacery z przewodnikiem, z mistrzem Aleksandrem Masłowskim najczęściej. Proszę Państwa, dzisiaj... Słuchaj, weź, jakiś niski taki jesteś. No, nie zgadza się. Nie zgadza się. Proszę Państwa, dzisiaj, jak Państwo wiecie, jak Państwo wiedzą, wędrować będziemy śladami Jana Heweliusza. Będzie to taki szybki spacer, ponieważ jest zimno. Spacer został zorganizowany dzięki inicjatywie miasta Gdańsk przy współpracy właśnie i Bedekera. Staram się Państwu pokazać historię Heweliusza może mniej chronologicznie niż poprzednim razem to robiłem, a za to dzisiaj bardziej się zajmiemy Heweliuszem topograficznie. Postaramy sobie tą całą historię Heweliusza umieścić w niektórych ważnych i odnajdowalnych do dzisiaj punktach miasta. No oczywiście w zakresie takim, jaki zdążymy w te 45-50 minut przejść. Zaczynamy tutaj. Zaczynamy tu, bo tu jest pomnik Heweliusza, bo to jest, można powiedzieć, na tle całego planu Gdańska najbardziej heweliuszowskie miejsce, jakie w ogóle istnieje. Dlatego, że co najmniej, no oczywiście oprócz pomnika, który jest dziełem XX wieku, dlatego, że mimo, że ten pomnik został odsłonięty w roku 2006, to wcześniej stał tutaj pomnik, pamiętają go Państwo jeszcze pewnie, pomnik, który wszyscy uważali za Kopernika, bo tak też wyglądał, stoi on w tej chwili za hotelem Hewelius. W każdym razie ten pomnik z napisem Astronomowi Młodzież Gdańska z 1973 roku tutaj stał aż do początku lat 2000, wtedy został zamieniony przez ten znacznie bardziej efektowny, znacznie bardziej zbliżony do znanych portretów Heweliusza wizerunek astronoma. No ale czy tylko astronoma? Oczywiście wiemy, że Hewelius, czy też Hans Hewelke, bo tak się naprawdę nazywał i tak się na początku pisał, dopiero z czasem zaczął się pisać Johann Hewelke, no a w korespondencji naukowej i oficjalnej podpisywał się jako Johannes Hewelius. No i od tego została ukuta polska forma nazwiska, właściwie tego pseudonimu naukowego, czyli Jan Heweliusz. Tak on o sobie, podejrzewam, nigdy w życiu nie powiedział. W każdym razie tu, gdzie jesteśmy, Jan Heweliusz, bo trzymajmy się tej polskiej formy, krążył. Przez całe swoje życie krążył właściwie między swoimi domami, które znajdowały się tutaj kawałek w tą stronę przy ulicy dzisiejszej Korzennej, ratuszem Starego Miasta, gdzie pracował jako miejski urzędnik i kościołem świętej Katarzyny, gdzie chodził na nabożeństwa, bo to był właśnie jego kościół parafialny. Więc jesteśmy w najbardziej heweliuszowskim miejscu w całym mieście. No właśnie, ja tam mówię o jakichś ławach chlebowych, a to jest oczywiście Most Miłości. Ciekawe, kto za jakiś czas będzie pamiętał o tych ławach chlebowych, a chodzi o ławy chlebowe, na których sprzedawano chleb pieczony w piekarni przylegającej od tamtej strony do Wielkiego Młyna. No ale to tyle o moście. Jesteśmy na Moście Miłości, dlatego chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali sobie o życiu uczuciowym Heweliusza, które było bardzo ciekawe. Heweliusz jest idealnym przykładem na prawdziwość tezy, że za każdym wielkim mężczyzną stoi gdzieś jakaś wielka kobieta. Za Heweliuszem stoją dwie wielkie kobiety. Żonaty był 2 razy. Pierwszy raz jako młody człowiek, 24 bodajże letni, z młodszą od siebie o 2-3 lata Kateryną Rebeszkę, córką kupców gdańskich, która to właśnie wniosła mu w posagu te 2 z 3 domów, które tu gdzieś po tej stronie ulicy Korzennej się znajdowały. To była kobieta, która nie stawiała mu żadnych przeszkód w realizacji jego pasji, jaką była astronomia. Mało tego, starała się wszelkimi metodami odciążyć go tak, żeby mógł się jak najwięcej tej swojej pasji poświęcać. Krótko mówiąc, odkryła w sobie wielką jakąś żyłkę do biznesu i w pewnym momencie okazało się, że te browary, których formalnym zarządcą to były browary należące do rodziny jego żony. Heweliusz początkowo własnego browaru nie miał. Własny browar miał dopiero, kiedy zmarła jego pierwsza żona. Więc Heweliusz formalnie tymi browarami zarządzał, browarem czy też większym przedsiębiorstwem browarniczym. Natomiast faktycznie rządziła browarem jego żona Kateryna Rebeszkę, dzięki czemu on mógł patrzeć w gwiazdy. Przeżyli razem 27 lat. Jedynym cieniem, który kładł się na ten wiązek, bardzo udany, zawarty zapewne, no z całą pewnością zawarty w drodze umowy między rodzinami, ale pobłogosławiony miłością. Natomiast nie pobłogosławiony potomstwem. Nigdy żadne dziecko się nie urodziło, dlatego to właśnie był taki, ten taki główny cień, ten problem, który na to małżeństwo się kładł. Poza tym małżeństwo miało opinię absolutnie idealnego. Po 27 latach Kateryna zmarła, nastąpił podział majątku,
dlatego że rodzina Kateryny się, rodzina Rebeszków się upomniała o niektóre rzeczy. Wówczas miał miejsce taki dosyć żenujący epizod, kiedy chcieli wykonane przez Heweliusza urządzenia astronomiczne sprzedać na aukcji jako zwykłe meble, bo to przecież jest wyposażenie mieszkania, czyli meble. No więc jako sprzęty domowe w każdym razie, tak czy owak, po śmierci Kateryny Heweliusz stał się rzeczywiście właścicielem tych trzech domów i właścicielem browaru, którym poprzednio zarządzał. Niecały rok żałoby odbywszy, wstąpił w kolejny związek małżeński, tym razem z młodszą od siebie o 36 lat Elisabeth Kopman, córką kupców, pochodzili oni z Amsterdamu, czyli z Niderlandów. I tym razem okazało się, że nie dość, że raz, po pierwszym razem miał szczęście małżeńskie, to za drugim razem miał szczęście co najmniej takie samo albo jeszcze większe, bo Elisabeth Kopman była osobą bardzo piękną, bardzo wykształconą, władającą językami, znającą się na filozofii, znającą się na wszystkim tym, co należało do wykształcenia nie kobiety ówczesnych czasów, ale nawet mężczyzny. Wykształconego mężczyzny tamtych czasów. Więc tak niejako automatycznie stawała się partnerem dla tej klasy umysłu, jakim był Heweliusz. Prawdopodobnie gdzieś tutaj przebiegała droga Heweliusza do szkoły. Tego młodego Hansa Hewelkę, on gdzieś tędy chodził do szkoły, dlatego że uczył się oczywiście kilka lat w gimnazjum akademickim, co o czym już wspomniałem, w tej wspaniałej gdańskiej szkole, tym prawie uniwersytecie, jak to określa się gimnazjum akademickie. I w tym właśnie gimnazjum akademickim, które miało go zgodnie z wolą ojca przygotować do tej przyszłości, którą mu ojciec przewidział. Ojciec przewidział go na browarnika, ale z aspiracjami politycznymi, więc do takiej roli miało go przygotować gimnazjum akademickie, a tam zetknął się z człowiekiem, który prawdopodobnie jest odpowiedzialny za tą chorobliwą pasję, której Heweliusz uległ, przynajmniej za chorobliwą pasję uważali to jego współcześni, do pewnego momentu przynajmniej. Był to Peter Krüger, matematyk, przyrodnik, który według wszelkiego prawdopodobieństwa jest odpowiedzialny za nauczenie Heweliusza patrzenia na świat w taki właśnie sposób, w jaki patrzył przez resztę życia. Pod kierunkiem Krügera Heweliusz po raz pierwszy, Hewelkę, zaczął stykać się z matematyką, z fizyką, z obserwacją przyrody. On go uczył rysowania, on go uczył konstrukcji maszyn, mechaniki. W gruncie rzeczy wyposażył go w to wszystko, co potem przydawało mu się w jego działalności naukowej. Po Krügerze, który zmarł wkrótce potem, jak Heweliusz w Gdańsku się ożenił i osiadł, po Krügerze zostały mu instrumenty, które przekazała mu wdowa, ale przede wszystkim najważniejsza bodajże rzecz, mianowicie zobowiązanie, które umierającemu Krügerowi złożył, że swojej pasji astronomicznej zwłaszcza nie zarzuci. I sam w swoich listach podkreślał, że miało to ogromne znaczenie dla powrotu do tej pasji, dla niego, to, że właśnie temu swojemu umierającemu nauczycielowi takie zobowiązanie złożył. Udało mu się, też patrząc w tą stronę, patrzymy w stronę zbrojowni, udało mu się wydostać ze zbrojowni, która była nie tylko arsenałem, ale również magazynem różnych dziwnych rzeczy, z którymi nie wiadomo było co zrobić, a szkoda było wyrzucić. Więc z tej zbrojowni Heweliuszowi udało się wydostać kwadrant, zbudowany nieco wcześniej dla Petera Krügera. Proszę zobaczyć, jakiej jakości były przyrządy naukowe wtedy. To jest nie tylko użyteczne, nie tylko dokładne, ale i piękne. On był dla Krügera zaczęty, na zlecenie rady był wyprodukowany. Przez Heweliusza został dokończony i używany przez niego był prawdopodobnie do pożaru, do momentu, kiedy pożar go nie zniszczył. To jest ulica Grobla. Tu urodził się Jan Heweliusz. 28 stycznia 1611 roku, tak, urodził się tu Jan Heweliusz, był synem Abrahama i Abraham już był browarnikiem, podobnie jak jego ojciec i jego dziad. Tradycja browarnicza w rodzinie Hewelków, tej linii rodziny Hewelków, była od trzech pokoleń w momencie, kiedy Heweliusz się rodził, żywa. Proszę Państwa, Marysia zostanie w prezencie, że z Marysią serduszko i będę kierować. Ładne? Dziękujemy bardzo. Pędzimy dalej, proszę Państwa. Tutaj, proszę Państwa, kończy się opowieść o Heweliuszu, tak jak skończyło się jego długie, 76-letnie udane życie. To nie takie długie, przestań, to ja już się długo... W tym wieku. Proszę Państwa, w XVII wieku to było życie długie. Tu właśnie w kościele świętej Katarzyny obok swojej pierwszej żony, nie tyle obok swojej pierwszej żony, dlatego że pierwsza żona Heweliusza jest owszem tu pochowana, ale w innym grobie. Natomiast dołączyła tu do niego druga żona Elisabeth z domu Kopman. Tutaj pochowany jest również ten biedny chłopczyk Adeodatus. Proszę Państwa,
z tym kościołem, z tym ratuszem, przy którym zaczynaliśmy, nawet z tym młynem, który mają Państwo za sobą, związane jest życie Heweliusza, dlatego że młyn oprócz mielenia mąki na chleb, mielił również słód na piwo. Dlatego to jest właśnie ta strefa, którą obeszliśmy, to jest strefa heweliuszowska. Dziękuję Państwu bardzo za udział w tej wycieczce. Miłej reszty niedzieli. Do widzenia. Ja przepraszam. Brawo dla Pana Aleksandra. Proszę, brawo dla Aleksandra. Proszę Państwa, chciałam Państwa bardzo zaprosić, przypomnieć wielu z Państwu, że 3 lutego w niedzielę za tydzień o 13 spotykamy się w Nowym Porcie pod Kościołem Morskim. O godzinie 13. Kupujemy czapki, żeby nam było ciepło. Zapraszamy do Nowego Portu o 13.